lipiec 2016 roku Zbigniew Ziobro podczas konferencji na temat uszczelnienia systemu finansowego i walki z wyłudzeniami VAT, fotografia. Sławomir Kamiński, Agencja Gazeta, Zgromadzenie SDZI w Okręgu Warszawskiego, czyli organ samorządu SDZI-owskiego, wzywa SDZI w Polsce do nieulegania naciskom, PR-bom zastraszenia i wywierania presji, przyczy osi taka doda wzywających Komisji Europejskiej do skierowania ustawy o SDZI Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na czwartkowym zgromadzeniu sędziowie z całego okręgu warszawskiego podjęli też uchwałę, że solidaryzują się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, mianowanej na stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Wotum nieufności to efekt braku autorytetu Pawełczyk-Woickiej wśród sędziów. Koleżanki i koledzy wytykają jej brak doświadczenia, kwalifikacji i umiejętności współpracy. Pani prezes to znajoma Ziobry z podstawówki. Niedawno została członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, do której zgłosił ją partner życiowy Dariusz Pawłyszcze, jeden z sędziów pracujący na delegacji w resorcie Ziobry, to jest prawdziwa kasta. Jej członkom władza rozdaje stanowiska nie według kompetencji, prawdziwych zasług, ale w oparciu o relacje towarzyskie, koleżeńskie czy rodzinne, mówi jeden z sędziów, prosząc o anonimowość. Nieograniczony dostateczny P do serwis informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazyn w Wyborczej wypróbuj teraz od 19,90 zł